Hejka, to nowy odcinek Glamour Sound On, którego możecie teraz nie tylko słuchać, ale też oglądać. Ja nazywam się Asia Twaruk, a wraz ze mną jest Nita, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i na pewno jedna z najbardziej interesujących debiutantek na polskiej scenie muzycznej. O, to bardzo miłe, bardzo miłe. Cześć, witam Was. Zacznę dość nietypowo, bo od piosenki, a w zasadzie jej tytułu, a mianowicie, gdybym miał gitarę. Wiem, że to jest wyjątkowa dla Ciebie piosenka i czy możesz powiedzieć dlaczego? Dlatego, że jak byłam dzieckiem, to po prostu moi dziadkowie uczyli mnie w ogóle tej piosenki i bardzo często śpiewałam ją przy okazji jakichś rodzinnych spotkań i kiedy byłam z nimi sama. Więc dobrze mi się właśnie kojarzy i jakoś tak właśnie, kiedy myślę sobie o tej piosence, gdybym miał gitarę, to myślę o moim dziadku, więc fajne wspomnienia mi przywołuje. A czy to właśnie od tych czasów, gdy śpiewałaś tę piosenkę z dziadkami, to właśnie wtedy narodziła się twoja miłość do muzyki? Chyba tak. Tak mi się wydaje, ponieważ mój dziadek trochę grywał. Grał na skrzypcach, na różnych tam instrumentach. Natomiast i tak wybrał stolarstwo finalnie. Natomiast faktycznie muzyka była mu bliska i często lubił słuchać, kiedy śpiewam. Po prostu to był nasz taki rytuał. Że często właśnie przy jakichś tam spotkaniach to stawiali mnie na stole i śpiewałam jakieś tam piosenki. Ty też grasz albo grałaś na skrzypcach, uczyłaś się w szkole muzycznej, potem też były studia na kierunku muzycznym. Tak. I zastanawiam się, czy ta chęć albo potrzeba kształcenia się w tym kierunku oznacza, że ty od zawsze jakby myślałaś poważnie o muzyce w takim kontekście zawodowym? Tak. Tak, właściwie na początku myślałam, że chyba będę bardziej skrzypaczką. Natomiast nie wiem, co się stało. Już tak nie do końca pamiętam, dlaczego akurat wybrałam potem wokal. Natomiast moja nauczycielka mi to podsunęła, że trochę śpiewasz, może spróbuj. I chyba jednak bardziej to polubiłam po prostu. A później trochę... Wydaje mi się, że jak już zaczęłam w szkole muzycznej, bo zapisała mnie tam moja mama, to później to szło tak płynnie, że kolejnym krokiem jest drugi stopień, chociaż nie poszłam finalnie na drugi stopień, bo wybrałam wokal. Natomiast uczyłam się śpiewać, a potem już po prostu studia, bo poznałam też w międzyczasie swojego obecnego chłopaka, z którym pracuję nad muzyką i komponujemy razem. I stwierdziliśmy, że spróbujemy właśnie się kształcić w tym kierunku, bo jeszcze mieliśmy duże zaległości. Do tego wszystkiego dochodzi TikTok i nie sposób nie zauważyć, że ta aplikacja, na której ty jakby regularnie nagrywasz, dodajesz nowe filmy, że miała duży wpływ na rozwój twojej kariery. Tak, tak. I jakby mam wrażenie, że TikTok nadal pozwala zostać zauważonym, ale że skończyły się trochę te czasy, że jakby każdy może się tam powiedzmy wybić, że jakby też trzeba się czymś wyróżnić i mieć jakiś swój styl i ty go totalnie masz i przekonałaś tym do siebie różne osoby. Zastanawiam się natomiast, czy na przykład nie obawiasz się tego, że zostanie z tobą taka łatka tej wokalistki z TikToka? Nie myślę o tym tak dużo, tak naprawdę. Wydaje mi się, że akurat w moim przypadku i myślę, że wiele będzie teraz takich przypadków jak mój właśnie, że ten moment, kiedy możesz pokazać się szerszej publiczności, zaczyna się właśnie na TikToku. No nie wiem, wydaje mi się, że jest to jakimś moim startem, natomiast co wydarzy się później jeszcze nie mogę stwierdzić. Bardzo chciałabym się skupić właśnie na scenie, na tworzeniu muzyki i tak dalej. TikTok dał mi tą możliwość, żebym mogła w ogóle to robić. Natomiast nawet jeśli będę kojarzona z TikTokiem, czy to w ogóle źle? Nie, to raczej było takie pytanie neutralne. Tak, no wydaje mi się, że jest to całkiem fajny sposób na to, żeby trafić właśnie do szerszej publiczności. To też trochę znak naszych czasów. Chyba tak. No wcześniej były programy telewizyjne, a teraz właśnie jest TikTok i Instagram. Myślę, że też kiedyś pełnił taką rolę, natomiast z tego TikToka jest faktycznie może więcej różnych rzeczy, tak mi się wydaje, że nie tylko ludzie tam pokazują siebie, ale też to, co robią, jakie mają pasje, więc może stąd właśnie
to jest moim zdaniem jakiś dobry start. Tekst twojego utworu Wars sugeruje, że tematy, które mogą okazać się interesujące, są tak naprawdę wszędzie. No i też to sugeruje, że jesteś dobrą obserwatorką. I jestem ciekawa, skąd ty czerpiesz inspirację na teksty. No wydaje mi się właśnie, że głównie właśnie z tych obserwacji. Mhm. Że często lubię siebie stawiać w takiej roli. Właśnie osoby, która właśnie z dystansu obserwuje różne sytuacje. Lubię to opisywać w jakiś tam sposób refleksyjny. Też wydaje mi się, że na przykład pisząc Warsa dużo miałam zabawy i fanu pisząc ten tekst. Raczej mnie bawił, więc dobrze się po prostu przy tym bawiłam i faktycznie często stawiam się w takiej roli, kiedy piszę. No właśnie w utworze Jak to może tak być poruszasz trochę chyba poważniejszy temat, temat presji społecznej. I jestem ciekawa, czy ty też jej sama doświadczyłaś, czy ktoś ci kiedyś mówił, jak powinnaś żyć, czy właśnie to wynika jednak z obserwacji tego, co się dzieje wokół ciebie? Spotkałam takie sytuacje też, tego typu słowa były kierowane do mnie, bo jednak no, jestem z małej miejscowości. Często spotykałam się właśnie z takimi sytuacjami, że jednak wybrałam muzykę, jest to... Nie wiem, mam wrażenie, że wiele ludzi tak nie do końca wierzyło, że to może się udać, że to jest trudna droga. Natomiast wiele tych historii jednak to są jakieś zasuszane opowieści od moich znajomych. I stwierdziłam, że może warto o tym napisać, bo w momencie, kiedy takie komentarze słyszałam w swoim kierunku, myślałam, że kurczę, no jestem w tym sama, a potem słyszę dokładnie takie same historie wielokrotnie i właściwie wydaje mi się to bardzo uniwersalne, co napisałam właśnie w tym tekście. Wspomniałaś o osobach, które w twoim przypadku nie wierzyły, że może ci się udać osiągnąć sukces, a tak się już dzieje teraz i stajesz się rozpoznawalna i twoja muzyka trafia do szerszego grona odbiorców. I ja jestem ciekawa, kiedy ty sama uwierzyłaś w to, że jest to możliwe. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy podpisałam kontrakt z wytwórnią, że to był dla mnie bardzo ważny moment, że właściwie ta moja cała ścieżka i droga muzyczna no właśnie prowadziła mnie tam. Bardzo, bardzo chciałam właśnie pracować z wytwórnią, pracować nad muzyką. Jednak dzisiaj jest bardzo dużo treści i trochę też przed TikTokiem próbowałam i wypuszczałam różne utwory, natomiast było to trudne, więc stwierdziłam, ok, spróbuję przez influencing trochę i faktycznie udało się, zostałam właśnie zauważona i to było coś wspaniałego i właśnie bardzo się cieszę, że mogę się skupić teraz na muzyce. I teraz jesteśmy w tym miejscu, w którym pracujesz nad swoim debiutanckim albumem. Tak. I jak idzie praca nad krążkiem? No fantastycznie. Właściwie już podczas rozmów właśnie z Kajaksem i tak dalej już praktycznie miałam komplet utworów, które tam szykowaliśmy sobie przez ten czas z moim właśnie producentem. I właściwie to finalizujemy. Myślę, że pod koniec sierpnia już będę mogła się spodziewać premiery. A teraz, wspaniale. Tak, premiery albumu, natomiast teraz pracujemy jeszcze nad singlami i kilka utworów jeszcze się pojawi. Możesz zdradzić mniej więcej, co szykujesz dla swoich fanów i fanek? Myślę, że jeszcze pojawią się dwa single przed płytą. A i jeszcze mam niespodzianki, które jeszcze nie chcę zdradzać, ale szykują się fajne rzeczy i nie mogę się doczekać, żeby się podzielić. A będzie można gdzieś cię zobaczyć i usłyszeć na żywo latem? Tak, właśnie spełniło się jedno z moich naprawdę, naprawdę wielkich marzeń. Będę w tym roku na męskim graniu. Super, cieszę się naprawdę. Gratulacje. Dziękuję. Jeszcze kilka fajnych okazji na pewno będzie, na pewno na moim Instagramie będę dawać znać. Pogadałyśmy trochę o tym, co było, co jest i co będzie, a pogadajmy jeszcze o tym, co może być, a mianowicie, czy masz jakieś muzyczne marzenia? Myślę, że po prostu na razie skupiam się na tu i teraz i chciałabym właśnie rozwijać swój charakter trochę muzyczny,
chciałabym się skupić na tym. Właściwie myślę w tym momencie o następnej płycie, co bym chciała. To dość szybko. Tak, po prostu już skończyłam tą płytę, tak mam wrażenie, myślowo już jestem trochę nogą w następnej, ale po prostu chcę się skupić na takim własnym rozwoju, a co mi to przyniesie, to jestem po prostu otwarta. Zobaczymy. Nie chcę jakoś tak bardzo wybiegać. W takim razie powiedz, czego mogę ci życzyć? Spełnienia marzeń i powodzenia, wytrwałości. To dokładnie tego ci życzę, wytrwałości. Trzymam bardzo mocno kciuki i dziękuję ci za rozmowę. Bardzo dziękuję.